Witam Państwa. 17 września 1939 roku to kolejna ważna data w stuleciu naszej niepodległości. Data do refleksji. Data do zastanowienia się poprzez wydarzenia z przeszłości nad przyszłością. Nad wyborem sojuszników. Nad umiejscowieniem geopolitycznym państwa polskiego. Nad zdradą, nad osamotnieniem. 17 września to dzień, w którym rozsypało się w pył 20 lat mozolnie budowanej dyplomacji. Dzień, który powinien nam, Polakom, uświadomić, że samym honorem nie obronimy Rzeczypospolitej przed upadkiem. Dzień, który pokazał nam, podobnie jak 1 września, że nie da się być samotną wyspą, że Polska musi być rzetelnie zakotwiczona w strukturach europejskich i euroatlantyckich, co wiąże się niestety lub stety także z wyrzeczeniem się części niezawisłości, bo inaczej staniemy się, jak to określano nas wówczas, wersalskim bękartem Europy bez prawa do istnienia. Do hymnu. Hymnie. 17 września 1939 roku na mocy tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow na kresy II Rzeczypospolitej wkracza Armia Czerwona i anektuje je. Czwarty rozbiór Polski, nóż w plecy, tak potocznie określamy to, co wydarzyło się 79 lat temu. Ale jest w tym prawda, bo jak inaczej nazwać niespodziewane uderzenie na tyły walczących z Niemcami wojsk polskich, jak nie nożem w plecy? Bo jak nazwać korekty terytorialne na granicy pomiędzy Sowietami a Niemcami, jak nie czwartym rozbiorem? Historia powinna nas uczyć. Powinniśmy wyciągać z niej wnioski, a one są proste. Nasze miejsce jest na Zachodzie i w jego strukturach militarnych, ale i politycznych. Musimy budować tę wspólnotę, dzięki którym Europa od 73 lat żyje w pokoju. Budować odpowiedzialnie i lojalnie, byśmy w chwili wielkiej próby nigdy już nie usłyszeli na Zachodzie słów nie będziemy umierać za Gdańsk. I stale pamiętać, że imperialna Rosja, nieważne czy carska, czy sowiecka, czy putinowska, w każdej dogodnej chwili powtórzy 17 września. Proszę o zabranie głosu pana burmistrza Piotra Lecha. Osamotniona i opuszczona II Rzeczpospolita, samotnie zmagająca się z niemieckim najeźdcą, otrzymuje 17 września jeszcze jedno potężne uderzenie. Otrzymuje cios, po którym się już nie podnosi. Potocznie nazwany nożem w plecy symbolizuje czyn niehonorowy, symbolizuje czyn niegodny, symbolizuje postawę zdradziecką. Nie spodziewano się tego ataku, bo przecież z tym państwem mieliśmy pakt o nieagresji. Nie spodziewano się tego ataku, bo przecież wojna nie została wypowiedziana. Jeszcze raz Rosja sowiecka pokazała, ile warte są prowadzone z nią negocjacje, ile warte zawierane są z nią pakty. Za tą Armią Czerwoną na całe kresy wschodnie wkroczyła zbrodnicza formacja NKWD, policja specjalna.
która tworzyła listy proskrypcyjne, która wyszukiwała bohaterów wojny polsko-bolszewickiej z 20 roku, zamykając ich, wysyłając do więzień na Syberię i rozstrzeliwując na miejscu. Tysiące ludzi wywiezionych na Syberię i do Kazachstanu nigdy już nie powróciło na tę ziemię. A niecały rok później w Katyniu, w Miednoje, w Ostaszkowie zginął kwiat polskiej inteligencji. Wszyscy ci, którzy kojarzą Armię Czerwoną z wyzwoleniem, niech się zastanowią, czy nie plują czasem na pamięć ofiar Katynia i Ostaszkowa. Czy mogą spojrzeć w oczy potomkom tych, którzy ocaleli, albo co gorsza, zginęli na nieludzkiej ziemi w Syberii. Armia Czerwona nie wyzwalała Polski, tylko ją zniewoliła i terroryzowała, wyniszczając naród, wyniszczając najlepszą jego substancję. Dlatego dzisiaj, 79 lat po tych krwawych wydarzeniach, oddajemy w opiekę Boga wszystkich, którzy polegli, a ofiarom sowieckiej tyranii wieczna cześć i chwała. Proszę o modlitwę księdza prałat. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego odmówimy Anioł Pański, polecając wszystkie ofiary sowieckiej agresji Golgoty Wschodu. To nie tylko 17 września, bo ten czas prześladowania, zabijania trwał wiele lat. Dlatego w naszych sercach, w naszej pamięci ma być to ciągle żywe. Począwszy od dzieci, poprzez młodzież. Jeszcze żyją świadkowie tamtych właśnie wydarzeń. Mają to wszystko przed oczyma. Dobrze, że i też udokumentowano te wydarzenia poprzez film, co się dokonywało na naszych ziemiach polskich, na których tyle przelano polskiej krwi. Kiedyś byłem w Wilnie i jeden z mieszkańców tego miasta mówił: przecież tamte ziemie to są tak polskie, tak powinny być w pamięci wszystkich pokoleń Polaków. My o tamtych ziemiach zapomnieć nie możemy. I chyba jest to prawda, która powinna być w sercach szczególnie żywa, żebyśmy o niej nigdy nie zapominali. I ta dzisiejsza nasza tutaj modlitwa wspólna, ta uroczystość jest jakąś kontynuacją tej prawdy, że my o tym nie zapominamy. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Teraz nastąpi ceremonia składania kwiatów i zniczy. Organizatorzy nie ustalili kolejności. Proszę za ciebie. W związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości zrodziła nam się taka nowa biblijska tradycja, że dzieci z chatki Puchatka puszczają w niebo biało-czerwone baloniki, nasze barwy niezwyciężone. Dziękuję Państwu za obecność.